Szanowni Państwo, przedstawiamy akwarelę Nikifora z lat 30. zatytułowaną po prostu Widok miejski. Urodzony w Krynicy Nikifor był jednym z najoryginalniejszych artystów polskich XX wieku. Właściwie nazywał się Epifaniusz Drowniak, co ustalono dopiero w latach 60. i był malarzem samoukiem pochodzenia łemkowskiego. Odkryty jednak został już na początku lat 30. i pozostaje do dziś jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej sztuki naiwnej XX wieku. Namalował w Krynicy tysiące akwarel na wszystkim, czego dało się użyć. Na papierze, odwrocie druków urzędowych, tekturze czy pudełkach. Jego twórczość cechuje dekoracyjność i harmonijne użycie koloru. Malował pejzaże, głównie miejskie, z architekturą ujmowaną w manierze realistycznej lub fantastycznej, a także wnętrza, autoportrety i sceny religijne. Jeszcze za jego życia w Paryżu odbyła się pierwsza wystawa jego prac za granicą. Do dziś pozostaje jednym z najbardziej poszukiwanych twórców na polskim rynku sztuki. To jedna z prac Nikifora dostępnych w naszej ofercie. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów dzieła sztuki i antyki, propozycje na prezent oraz grafika artystyczna. Zakochaj się w antykwariacie.